zrozumieć tego miasta, Warszawy, stolicy Polski, która w roku 1944 zdecydowała się na nierówną walkę z najeźdźcą, na walkę, w której została opuszczona przez sprzymierzone potęgi. Nie sposób zrozumieć dziejów Polski, jeśli się nie przyłoży doń tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus. Na tym placu zwycięstwa w stolicy Polski proszę poprzez wielką modlitwę Eucharystii wspólnie z Wami, aby Chrystus nie przestał być dla nas otwartą księgą życia na przyszłość, na nasze polskie jutro. Europy sprawiedliwej, bez Polski niepodległej na jej mapie.